pod oddziały. Baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Pod oddziały. Na prawo! Patrz! Szanowni Państwo, na uroczystości przybył dowódca garnizonu Białystok, jednocześnie dowódca. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkowniku Maciuszko, melduje pod oddział do uroczystego apelu z okazji setnej rocznicy Bitwy Białostockiej. Czemu, panie pułkowniku? Dowódca garnizonu Białystok, pułkownik Paweł Lachowski, oddaje honory sztab narod, dokonuje przeglądów pod oddziału i wita się z żołnierzami. Za chwilę na maszt zostanie podniesiona flaga państwowa oraz zostanie odśpiewany hymn państwowy. Podniesienia flagi dokona poczet flagowy z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Pod oddziały. Baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Pod oddziały. Na prawo. Patrz! Poczet flagowy. Baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz!
pododdziały. Baczność! Na ramię broń! Do nogi broń! Pododdziały spocznij! Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego. Panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, pani marszałek, panie przewodniczący Rady Miasta, drodzy kombatanci, żołnierze, mieszkańcy Białegostoku oraz goście, szanowni państwo, w imieniu białostockiego samorządu witam serdecznie wszystkich państwa na dzisiejszej uroczystości w setną rocznicę największej bitwy w dziejach naszego miasta. Cieszę się, że wspólnie możemy dziś oddać hołd bohaterom tego zwycięstwa, jak również uczcić pamięć wszystkich ofiar sowieckiej agresji. Warszawska Wiktoria, której stulecie cała Polska świętowała tydzień temu, pozwoliła odwrócić radykalnie losy polsko-bolszewickiej wojny. Nie był to jednak koniec walki. Najważniejszym wyzwaniem stojącym wówczas przed polskim dowództwem stało się wykorzystanie zwycięstwa, by zapobiec wycofaniu się i przegrupowaniu sił sowieckich. Kluczowym zadaniem było odbicie naszego miasta z rąk wroga, by odciąć drogę Sowietom. Plan ten udało się zrealizować. Polacy musieli jednak utrzymać miasto w obliczu nadciągających, miażdżającej przewadze sił nieprzyjaciela. Mimo dysproporcji sił, decydujące dla wyniku bitwy okazało się jednak bohaterstwo i determinacja. Dzięki oddaniu polskich żołnierzy, wsparciu mieszkańców miasta, 16. Sowiecka Armia została doszczętnie rozbita. Symbolem tych dramatycznych zmagań stał się kapitan Józef Mariański. To on na czele swojego batalionu jako pierwszy przełamał sowiecką obronę miasta. Później zaś zapobiegł klęsce, nie dopuszczając do odbicia miasta. Ostatecznie zginął śmiercią bohatera, kolejny raz podrywając do walki swoich żołnierzy. Szanowni Państwo, przez długie lata białostocka bitwa i jej bohaterowie skazywani byli na zapomnienie. Wmawiano nam, że na wdzięczną pamięć zasługują ci, którzy w roku 1920 organizowali w Białymstoku sowieckie rządy terroru jak Dzierżyński czy Marchlewski. Ich imionami nazwano śródmiejskie ulice. Wielu z Państwa pamięta zapewne, że ulica Marchlewskiego znajdowała się dokładnie tam, gdzie od bolszewickich kul poległ kapitan Mariański. To ogromna satysfakcja, że dziś możemy w należyty sposób uhonorować polskich patriotów, że możemy głośno mówić o tym, kto był wówczas bohaterem, kto zaś zbrodniarzem. Warto pielęgnować tę pamięć, a wraz z nią dumę z polskiego oddania dla sprawy ojczyzny. To dzięki niemu możliwe było białostockie zwycięstwo. Dzięki niemu Sowieci ponieśli klęskę mimo ogromnej przewagi sił. Warto jednocześnie pamiętać, że także dziś, niedaleko granic naszej ojczyzny, trwa wciąż walka o prawdę i suwerenność. Jako wolni Polacy mamy obowiązek tę walkę wspierać. Oddając hołd bohaterom roku 1920 wyrażamy dziś wspólną nadzieję, że ta wielka polska tradycja, dla której nie ma większych spraw niż wolność i niepodległość, jest w nas ciągle żywa. Wierzę, że potrafimy także dziś twórczo wykorzystać ten etos jedności wobec zagrożeń i poświęcenia w imię spraw najważniejszych. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, za chwilę poucznik Krzysztof Ługowski odczyta apel pamięci oręża polskiego. Apel zakończy salwa honorowa.
Uprzedzam o tym szczególnie rodziców, gdyż będzie bardzo głośno. Na zakończenie zostanie odegrane hasło Wojska Polskiego. Pododdziały, baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Pododdziały, na brawo! Patrz! Apel pamięci! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Białegostoku i Podlasia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, aby z okazji setnej rocznicy Bitwy Białostockiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie! Do apelu! Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kirchhornu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie! Do apelu! Chwała! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie! Do apelu! Chwała! Wołam idących szlakiem ku niepodległości legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii, generała Józefa Harlera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolik, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie! Do apelu! Chwała! Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczpospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości ojczyzny. Stańcie! Do apelu! Chwała! Przywołuję obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy polskiego państwa podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza, heroicznych powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego.
Stańcie! Dobę! Chwałę! Wołam was, podpułkowniku Stanisławie Łapiński-Nilski, oficerze Legionów, szefie Sztabu Obrony Lwowa, dowódco pułku Ułanów Wielkopolskich, Bolesławie Kostro, żołnierzu Polskiej Organizacji Wojskowej, Władysławie Piotrowskim, legionistom, uczestniku wojny 1920 roku, kapitanie Marcinie Borowskim, Beszta, uczestniku wojny 1920 roku, poruczniku Edwardzie Grindl, żołnierzu 33 Pułku Piechoty, Jadwigo Hermanowska, sanitariuszko Szpitala Wojskowego w Łapach, Stanisławie Karasiu, wachmistrzu 33 Pułku Piechoty Legionów, Stanisławie Maliszewskim, żołnierzu 33 Pułku Piechoty, uczestniku wojny 1920 roku, Bronisławie Zarzeckim, uczestniku Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, którzy z honorem stanęliście do walki w obronie Polski wolnej, demokratycznej i suwerennej. Stańcie! Dobę! Dobę! Przywołuję żołnierzy polskich, ofiary totalitaryzmu, którzy do końca pozostali wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Wzywam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz więzionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Stańcie! Dobę! Zginęli śmiercią czeską! Wołam Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zamęczonych w stalinowskich łagrach i zmarłych tam, na nieludzkiej ziemi, oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przywołuję znanych i nieznanych żołnierzy i funkcjonariuszy pochowanych na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowie oraz w innych nieznanych dotąd miejscach. Stać! Dobę! Zginęli śmiercią czeską! Wzywam wszystkich żołnierzy poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zamordowanych i zaginionych w trudnej i długiej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Stańcie! Dobę! Trzeci polis! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie szczędząc ofiary, krwi i życia w imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie! Dobę! Wolni bardzo Bóg! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie! Dobę! Zerwisz! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze zostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości
służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia setnej rocznicy Bitwy Białostockiej Zerwę! Honro! Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten uroczysty sposób oddamy hołd bohaterom Bitwy Białostockiej. Ceremonia złożenia wieńców i wiązanych nastąpi według następującej kolejności. Prezydent miasta Białegostoku, parlamentarzyści, wojewoda Podlaski, samorząd województwa podlaskiego, Rada Miasta Białystok, Białostocka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pozostałe delegacje. Pododziały. Baczność! Na ramię. Broń! Kwiaty składam. Prezentuj. Broń! Pododziały. Na prawo. Bacz! Kwiaty składa poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Krzysztof Jurgiel. Mieszkańców miasta Białegostoku składa prezydent miasta Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski, w asyście zastępcy komendanta Straży Miejskiej pana Jarosława Lewowskiego.
Kwiaty składa poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Paweł Krutul. Administracji rządowej wieniec składa wicewojewoda podlaski pan Tomasz Madras w asyście służb mundurowych. Samorządu województwa podlaskiego kwiaty składa pani marszałek Wiesława Kurnus. Wieniec składa przewodniczący Rady Miasta pan Łukasz Prokoryn. Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych składają przedstawiciele organizacji kombatanckich wraz z panem Przemysławem Tuchnińskim, zastępcą prezydenta miasta Białegostoku. Wieniec składa dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pan Rafał Wiśniewski. Thank you.
prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, oddział w Białymstoku, pan Jan Ślusarczyk. Wieniec w imieniu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stefana Krajewskiego. Chówca ZHP Białystok. Oddziały. Baczność! Na ramię broń! Do nogi broń! Pododdziały spocz! Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, Marsz Pierwszej Brygady. Następnie dowódca uroczystości poda komendę do przegrupowania defilady. Pododdziały. Baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pododdziały do defilady, w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować. Pododdziały, spocznij! Thank you.
Szanowni Państwo, nastąpiło przegrupowanie pododdziału Wojska Polskiego garnizonu Białystok do defilady. W 1831 roku rozpoczyna się defilada pododdziału Wojska Polskiego garnizonu Białystok. Defiladę prowadzi dowódca uroczystości podpułkownik Łukasz Maciuszko. Przed trybuną defiluje kompania honorowa z pocztem sztandarowym wystawiona przez 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Drugą kolumnę stanowią żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku, melduję pododdział po uroczystym apelu z okazji 100. rocznicy bitwy białostockiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy dzisiejsze obchody 100. rocznicy bitwy białostockiej. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za przybycie. Jednocześnie zapraszamy Państwa na jutrzejszy pokaz sprzętu wojskowego z czasów wojny polsko-bolszewickiej na rynku Kościuszki oraz inne atrakcje przygotowane przez Muzeum Wojska.